Bo mi żąda jedną złodziejkę od Hanki Bronkiej, aresztowali, bo to wszystko widzicie Państwo. I kamienice. Ludzie nie mają gdzie mieszkać, ludzie się z domu wyrzuca, a tu oni kamienice. Polska gospodarka podźwignęła się. Krytyczna była dziś także formacja Kukiz15. Zarzucała rządowi, że jedna fabryka niespecjalnie pomoże w realizacji planu zrównoważonego rozwoju. Samą inwestycję doceniła dziś natomiast Nowoczesna, o czym wspominała jej posłanka Elżbieta Stępień. To na pewno będzie miało bardzo pozytywny oddźwięk, jeśli chodzi o lokalną społeczność. I w tym momencie można pogratulować. Cieszymy się bardzo. Mimo wszystko chcielibyśmy, żeby obecne rządy bardziej dbały o inwestorów, którzy zechcą inwestować w Polsce, a nie zniechęcały. Fabryka będzie gotowa w 2019 roku. Jej budowa ruszy w przyszłym, a sama inwestycja pochłonie 500 milionów euro. Lucja Dżurówka, Polskie Radio 24. Komisja Europejska chce się zapraszać, to nie powinno się wymagać za wszelką cenę, na hamach, na siłę. No nie wejście w życie porozumienia będzie wymagało ratyfikacji przez wszystkie państwa unijne. Gdy minister rozmowy Rady Złotych Makarskiej powiedział, że polski rząd nie lekceważył zagrożeń komentarzy czy uwaga zgłoszonych do tej mowy. Natomiast widzi też szanse, które wynikają z jej przyjęcia. Będziemy starać się pogodzić eksporty korzyści dla polskich przedsiębiorców w zakresie eksportu czy inwestycji i te wszystkie kategorie ryzyka, które myślę, że dosyć precyzyjnie sobie zdefiniowaliśmy. Będziemy teraz również ze stroną społeczną na pewno konsultować się, tak żeby te potencjalne zagrożenia nie zmaterializowały się. Wynegocjowano dwa protokoły gospodarcze i handlowe porozumienia Unii Europejskiej. Jeszcze opłacałam, w przypadku wciąż wzmocnionego wzrostu Unii Europejskiej Stany Zjednoczone wskazuje jako profesor. Co zapłata z powyłączał wszystkie telefony, nie odbiera, ja mówię, ja to nawet nie miałam zamiaru dzwonić, że najbardziej ta gaskowska jest ogromna, że ona się Ameryka rozpoczyna, nawet dodzwonić. Dlaczego? Dlatego, bo jak ciebie osłuchał, jest oburzony. Jest te karty do telefonu, bo to jedna karta na internet, druga karta wydziałanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na leżała na stole w koszyku, przecież wiadomo, że koszyk to pełno problemu. I leżała i potem jeszcze od nas każdy, żeby się mu zabrali te karty. No, jak na przykład mnie tam nie było dwa tygodnie, on tak sobie zmyśla, że ktoś komu coś wziął, ja wtedy się nie odzywa, bo to sobie takie coś jak Żydzi wyśpiewali, że Jezus bez zebudem, że Jezus Chrystus złodziejem, a jeszcze z Magdaleną, to panią ludzie są wspaniali, pełni pasji, mają mnóstwo cudownych słów, trzeba im tylko posłuchać, tak łatwo płakać, powiedzieć, że dadzą radę, że to jest wszystko w ich rękach i oni to po prostu to biorą, oni to angażują się w to i robią cudowne rzeczy. Nauczycielka roku 2016 już... Coś ta nauczycielka mi się nie podobała. W tym momencie ją wzięłam, wyłączyłam, proszę Państwa, to normalnie szokier. Patrz. Studenckiego oraz kierownik ochrony. Tak się złożyło, że akurat dzisiaj będę stał postanowienie o zamknięcie śledztwa w tej sprawie. Zgromadzone został materiał dowodowy, który pozwoli w tej chwili prokuratorowi na podjęcie ludzie się szanują na zachodzie. Nie okradają, nie oszukują się. A tutaj z tej wiary rzymskokatolickiej co ludzie mają? Robią wszystko, kłamują się, okradają. Nienawidzą się, na ulicę wyjść. No to momentalnie w jednej sekundzie to samo. Uczestniczy różnego rodzaju jak taki program, z których pozyskuje środki finansowe na organizację obozów, konferencji, warsztatów dla swoich uczniów. Pani Joanna zdobyła dla szkoły wsparcie o wartości około 700 tysięcy złotych z różnych projektów. Patronem honorowym konkursu jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Łukasz Sobolewski, Polskie Radio 24. Korzystaliśmy w końcowej fazie. Premier rządu w Edynburgu zapowiedziała konsultacje w sprawie nowego referendum niepodległościowego. Jak powiedziała na dorocznej konferencji Szkockiej Partii Narodowej, już w przyszłym tygodniu ogłosi projekt ustawy referendalnej w Londynie Grzegorz Trenner. Nicola Sturgeon powiedziała w Glasgow, otwierając doroczną konferencję swojej partii. Jestem zdeterminowana, by dać Szkockiej szansę ponownie na rozszerzenie kwestii niepodległości. I to zaś udziedziczonych wojskowo. Unia Europejska, jest to na okazji.
interesu pracownicy. 10% Szkotów zagłosowało przeciwnie podległości, zaważyły kwestie finansowe, spadające dochody z ropy pod Morzem Północnym i konieczność zasilania budżetu Szkocji z kasy angielskiej. Ale dodatkowym argumentem była obawa, że odrywając się od Wielkiej Brytanii, Szkocja znajdzie się poza Unią Europejską. Teraz sytuacja się odwróciła. W czerwcu większość Szkotów, w przeciwieństwie do Anglików i Walijczyków, głosowała za pozostaniem Unii Europejskiej. I choć nastroje niepodległościowe specjalnie nie wzrosły, szkoccy nacjonaliści uznali, że obawy przed Brexitem mogą zagrać na ich korzyść. Nowe referendum niepodległościowe, tak jak 2 lata temu, będzie jednak zapewne wymagać zgody Parlamentu w Londynie, a na to trudno liczyć tak szybko po poprzednim. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Agnieszka Rogal. Nie żyje król Dajan i Pumipon Adulyegwede. Miał 88 lat i był najdłużej panującym monarchą na świecie. Tomasz Sajewicz. Król Pumipon Adulyegwede zmarł w szpitalu w Bangkoku. Poinformował o tym Pałac Królewski. Na początku tego tygodnia sygnalizowano, że stan zdrowia króla jest niestabilny. Oczekuje się, że tron w Tajlandii obejmie jego syn, 63-letni książę Maha Vajiralongkorn. Król Pumipon cieszył się powszechnym szacunkiem poddanych. Pomimo burzliwych momentów tajlandzkiej polityki targanej przewrotami wojskowymi, uznawany był za gwaranta stabilności kraju. W Tajlandii ogłoszono żałobę. Na ulicach Bangkoku mieszkańcy opakują śmierć króla, który stanowił symbol kraju. Z orędziem do narodu wystąpił już premier Tajlandii. W trybie pilnym zwołano posiedzenie parlamentu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Tajpej. Jak podkreślał w Polskim Radiu 24 dr Tomasz Gerlach, wieloletni dyplomata w krajach Azji Południowo-Wschodniej, władca w Tajlandii pełni bardzo ważną rolę. Pseudoprawnymi argumentami, jako symbol projekt jest na wiele miesięcy, to pokazuje, że Platforma Obywatelska w Warszawie jest obywatelska tylko i wyłącznie z nami. Na razie wiele wskazuje na to, że projekt taki razem nie często trafi do oceny, a odmów w piśmie podpisanym przez prezydenta Włodzimierza Paczkowskiego napisano także między innymi, że nie ma ustawowego terminu, kiedy taki projekt miałby być skierowany do agencji. Warto przypomnieć, że obywatelski projekt od początku odpowiadał na przykład panu Ratusza i w sierpniu napisali między innymi, że jedności skonfliktowanego 68-milionowego narodu był gwarantem stabilności modernizującego się kraju. Dążył do umocnienia kruchej tajlandzkiej demokracji, targanej kryzysami politycznymi i przewrotami wojskowymi, z których ostatni wydarzył się w 2014 roku. Bob Dylan, laureatem literackiej Nagrody Nobla, Akademia Szwedzka przyznała artyście wyróżnienie za tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni. Jak mówi socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Biznesu Dąbrowy Górniczej, Piotr Kulas, to uhonorowanie twórczości literackiej człowieka, który powszechnie kojarzony jest z muzyką. Wydawało się, że już tego Nobla nie dostanie i wszyscy o tym zapomnieli, a tutaj taka niespodzianka. Ale wśród tych, którzy są zainteresowani literaturą i wśród tych, którzy obserwują te nominacje i później wygranych, to nazwisko kursowało od jakiegoś czasu. On jest po prostu postacią kulturową, któremu muzyka pomagała w dotarciu do odbiorców, ale głównie z tymi treściami pisanymi. Amerykański piosenkarz jest jedną z najważniejszych postaci muzyki rozrywkowej. Teksty Dylana zawierają komentarze społeczne, polityczne, filozoficzne oraz odwołują się do klasyki literackiej. Nagroda zostanie wręczona 10 grupnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, fundatora nagrody. Wszystko, co doprowadzi do prezes Związku Artystów Scen Polskich Olgierd Łukaszewicz wspomina Andrzeja Kopiczyńskiego jako artystę, którego kochała publiczność. Andrzej Kopiczyński zmarł w Warszawie w wieku 82 lat. Olgierd Łukaszewicz przypomniał, że już jako młody aktor Kopiczyński zagrał wiele wybitnych ról teatralnych, głównie w Teatrze Polskim w Szczecinie. Spędził tam 7 lat. Największą popularność zdobył jako odtwórca roli inżyniera Stefana Karwowskiego w 40-latku. Prognoza pogody. Dziś na zachodzie i południu
zachmurzenie duże, miejscami deszczu kurzawki. Na pozostałym obszarze rozpogodzenia, choć miejscami również zachmurzenie umiarkowane i duże oraz deszcz. Temperatura maksymalna od 5 stopni na południowym wschodzie do 7 w centrum i do około 10 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, umiarkowany i silny północno-wschodni i wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przekształcenie powierzchni dysku, tej, która napisuje dane, w taki sposób, że wszystkie dane teraz są... Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując laptop marki Razer z procesorem Intel Core i5 za 2699 zł otrzymasz 5 kart BP. MediaMarkt. Zawsze jesteś komuś potrzebny. W dzień i w nocy nie może ograniczać ciepło. Dlatego sięgnij po ApokanMed. ApokanMed uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. ApokanMed. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Każda bóla wierzy, że dziecko jest przeciwnione. Na gorączkę lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przyczynę gorączkę już od pierwszego roku życia. Lipomal 97 mg 5 minut. Swoje serce i pilna bólu w stanach podkrążki wyrzucące przeciwie. Przeciw wskazaniu na drażniczkę na zlepoku. Bo to zmierza cała afra. Jeśli zmiany systemu leki przyjmowe wahają odskórze, bezskutecznie rzucałam palenie, aż trafiłam na desmoxan. Rzucanie nigdy nie jest proste, ale desmoxan to ogromne ułatwienie. Nie paliłam już po 3 dniach, a na całą kurację wystarczyło jedno opakowanie. Desmoxan. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg ma przeciwwskazania na drażliwość, na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dwójcą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, bo niedawno przed tym zawale serca uderzy mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. No i przyszła już jesień. Lucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność glipowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo glipowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Glipowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o glipowita w swojej aptece. To była reklama. Jest 17:17. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Dzień dobry Państwu, Grzegorz Kosiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Moimi gośćmi są dzisiaj pan Jerzy Domański, Przegląd, i pan Bartłomiej Kotosławski, Polski Biznesu. Porozmawiamy sobie o podatkach. Podobno to jedyna w świecie pewna rzecz, oprócz śmierci. Porozmawiamy sobie także o tym, co się dzieje w Warszawie w sprawie reprywatyzacji, ale najpierw porozmawiamy o wydarzeniu kulturalnym. No, może nie będę... Nie wiem, może zagadka, panowie wiedzą już, prawda, kto dostał Nagrodę Nobla. Nagrodę Nobla dostał dzisiaj Bob Dylan. Jak panowie to odbierają? Paweł Hille powiedział, był tym zaskoczony, dosyć bardzo nawet bym powiedział. Powiedział, że to jest czymś zaskakującym i żenującym. Nie wiem, czy Bartłomiej Godosławski wziął tak mocno to skomentował, jak Paweł Natomiast no niewątpliwie, skoro pisarze i poeci nie mogą dostawać nagród Grammy, to wydaje mi się, że muzycy też nie powinni dostawać nagród literackich. Jeśli chodzi o Nobla, tak, no, to jest zupełnie zaskoczenie, tak, no, Nagroda Nobla z dziedziny literatury jest chyba tą, oprócz Nagrody Pokojowej Nobla, która zaskakuje najmocniej i mieliśmy takich zaskoczeń w ostatnich latach bardzo dużo, albo to był jakiś klucz nie tyle wartości artystycznej, jeśli chodzi o dorobek twórcy, a na przykład czynników politycznych, tak, kiedy ktoś na fali jakichś trendów społecznych, politycznych dostawał nagrodę, bo jakiś temat był nośny w takiej globalnej debacie publicznej związany z mniejszościami na przykład, więc to trochę tak działa, że to nagroda nie do końca odzwierciedla wartość artystyczną twórcy, a bardziej
grupa koncentruje się na szokowaniu i zaskakiwaniu, bo dla mnie Bob Dylan jest przede wszystkim jednak muzykiem ze świetnymi tekstami, ale nie wiem, czy pierwsze było jajko, czy kura w tym przypadku. Właśnie panie Jerzy, czy to jest powrót do źródeł, czy to raczej taki awangardowy, czy ekstrawagancki gest, żeby przypomnieć szerokiej publiczności, że taka nagroda istnieje? Myślę, że Jerzy Domański to jest jednak się w stronę pop, czyli takie, takie działanie, które ma chyba na uwadze przede wszystkim dotrzeć do tej większej grupy ludzi, tej, która ma coraz większe kłopoty z czytaniem, a dla której piosenka, muzyka, utwór tego typu jest ważniejszy. Z pewnością jest to zaskoczenie, sensacja wręcz. My na poniedziałek dajemy w tygodniku przegląd zdjęcie Dylana z Run BS lata 60. jeszcze. I taka, jak jechałem dosyć, ja widziałem te dwa zdjęcia dzisiejsze i z lat 60. To jest taka refleksja też trochę zaduszkowa, jednak co czas robi z człowiekiem. No robi, to prawda, to szanuję, czy jeszcze zaduszkowa, no to szanuję, lubię Dylana, ale to mi trochę tak wygląda, jakby piłkarz ręczny trafił do zespołu koszykówki albo piłki nożnej. To trochę inna kategoria. Wolałbym nawet poetów, o których nigdy nie słyszałem, czy poetki, niż Dylana w tej roli. No to ja się tak przykornie zastanawiam, czy jednak to nie jest tak, że w pewien sposób Akademia postanowiła wrócić do źródeł, przyznając nagrodę tej typu. No bo ballada to jest w zasadzie jeden z najstarszych gatunków literackich także, tak? Czy to nie jest taki ukłon, taki powrót do jakiejś tradycji plebejskiej? Został uhonorowany. Znaczy, no tak, no, czasy starożytnej pieśni, jeżeli czegoś się nie dało ześpiewać, to nie było to literaturą, prawda? To musiało być rytmiczne, to musiało być melodyjne, bo że jak się doczytało na dzisiaj poezji, niewiele autorów pisze takim rytmem, nie jest to śpiewalne. Zresztą to właśnie podpisane w sposób taki, można pisać też jak Jacek Denel na przykład, bardzo rytmicznie, a niekoniecznie tego Jacka Denela da się śpiewać. No, być może jest to powrót do dużej, ale ja jednak bardziej bym się skłaniał ku temu, że wchodzimy w taki świat pop literatury trochę. Nagroda Nike jest kontrowersyjna, Nobel jest kontrowersyjny, w jakiś sposób tutaj coraz więcej narasta takich klimatów, w których to nie wartość, a być może próba zaszokowania ma skłonić ludzi do sięgania po dzieło, że tak powiem. Ale ponieważ jesteśmy w radio i jesteśmy też ludźmi, którzy w tym szeroko rozumianym obszarze promocji, marketingu, PR-u pracują, to z tego punktu widzenia decyzja jest to decyzja, która jedna z tych wychodzi bardzo głośno i na pewno popularność Nowa 30 minut i tej nagrody, by do niej nawet nie zwrzeli do tej pory, wzrośnie po wielokroć. Gdyby na to, gdyby szukać jasnej strony w każdej decyzji, jaka by ona nie była, to myślę, że w kategoriach właśnie marketingu, promocji, popularyzacji i samej nagrody i poprzedników Dylana, bo tu te cztery okazje pojuszą do tych ludzi trafić. Na koniec jeszcze pomniki, które staną przed Stadionem Narodowym w stolicy Jamajki, Kingston. Monumenty będą przedstawiały wybitnych jamańskich sprinterów Usaina Bolta oraz Sean Fraser Price, Weronikę Campbell-Brown i Asapę Powella. Minister sportu Jamajki Olivia Eldrange zapowiedziała, że pomniki pojawią się w przyszłym roku. Akcja uhonorowania sportowców będzie jednym z elementów obchodów 55. rocznicy ogłoszenia niepodległości Jamajki.